Power BI to narzędzie do wizualizacji i analizy danych. Jak wiemy, standardowe raporty tworzymy zawsze od zera, od pustej kanwy. Wykonujemy to poprzez przeciąganie wizualizacji zbiornika kontrolek i karmienie ich danymi. Włączony raport możemy zapisać jako szablon z parametrami albo jako dynamiczny raport. Dziś zaś out of the box przedstawię Państwu, jak skorzystać z generatorów raportów Power BI w systemie Dynamics 365 Power Apps. Zapraszam. Generatory te mają nazwę szybkich raportów Power BI. Działają w oparciu o predefiniowane algorytmy napisane przez deweloperów narzędzia. Występują obecnie w wersji preview, dlatego też domyślnie są one wyłączone w środowisku. Włączenie tej funkcjonalności wymaga uprawnień administratora środowiska Power Apps. Wymagane opcje, które należy aktywować, to punkty końcowe protokołu TDS, szybkie raporty wizualizujące tabele. Punkty końcowe protokołu TDS pozwalają na dostęp do danych Microsoft Dataverse w trybie do odczytu. Power BI jest w stanie nawiązać połączenie z tymi tabelami zarówno w trybie importu, jak i direct query. Aby aktywować niniejsze strumienie danych, logujemy się do makepowerapps.com. W tym miejscu upewniamy się, że jesteśmy w odpowiednim środowisku. Sprawdzamy to w nagłówku strony w prawym górnym rogu. Następnie przechodzimy kolejno do listy ustawień, ukryty pod ikoną zębatego koła, oraz wybieramy centrum administracyjne. Zostaniemy przeniesieni do centrum z listą środowisk, gdzie kolejno zaznaczamy wymagane środowisko i przechodzimy do jego ustawień, wybierając tę opcję wstążki zgodnie ze ścieżką. Jest to po kolei ustawienia, produkt, cechy i funkcje. Następnie w tej lokalizacji odnajdujemy przełącznik funkcji punktów końcowych protokołu TDS i ustawiamy go w pozycji włączony oraz zapisujemy nasze zmiany. Kolejno otwieramy ponownie stronę główną Power Apps i przechodzimy do listy aplikacji, wybierając tę opcję z menu po lewej stronie. Aby włączyć funkcję zapoznawczą w omawianym przeze mnie temacie, musimy edytować wybrany przez nas system aplikację. Dokonamy tego w tak zwanym trybie edycji w podglądzie. W tym miejscu zaś przechodzimy do ustawień funkcji systemu oraz aktywujemy szybkie raporty Power BI w oparciu o tabelę. Wykonaną konfigurację zapisujemy oraz publikujemy zmiany aplikacji. Zmiany zostaną odzwierciedlone w ciągu kilku chwil. Jeśli wcześniej otwarliśmy system Dynamics 365, należy go odświeżyć po przeprowadzonych operacjach. Zaznaczam, że włączenie tego typu funkcjonalności wykonywane jest w każdym systemie z osobna. Przeprowadzone przez nas operacje dadzą nam rezultat w postaci dedykowanego przycisku do wizualizowania danych umieszczonego w wstążce podglądów utworzonych widoków w systemie Dynamics 365. Szybkie raporty Power BI są generowane w trybie rzeczywistym na podstawie kolumn i wierszy znajdujących się w bieżąco otwartym widoku systemu Dynamics. Do funkcjonalności raportów możemy zaliczyć wsparcie funkcjonalności filtrowania pochodzącej z systemu Dynamics, wsparcie funkcji dodawania tymczasowych kolumn, dodawane kolumny w trybie podglądu widoku są również brane pod uwagę przez algorytmy generatora Power BI. Power BI jest w stanie generować do 6 wizualizacji w oparciu o kolumny z widoku systemu Dynamics. Pozwala na personalizację wizualizacji, na zmianę sposobu agregacji miar, czyli możemy manewrować miarami, zmieniając funkcje zastosowane w miarach, od sumy po odchylenia standardowe. Dedykowany standardowy panel filtru Power BI, wyświetlanie w przycisku wizualizacji tabeli danych. Jest to przycisk deweloperski dodany przez projektantów Power BI. Otrzymujemy również filtrowanie krzyżowe wizualizacji, tryb koncentracji uwagi, czyli tak zwany tryb pełnego ekranu, a także eksport danych z wizualizacji do CSV albo pliku Excel, XLSX. Mamy komplet funkcjonalności. Biorąc pod uwagę powyższe funkcje, możemy dla przykładu otworzyć widok szansy sprzedaży oraz dodać kolumny takie jak budget amount, actual amount, probability oraz total amount, a następnie kliknąć przycisk wizualizuj ten widok w Power BI po to, aby otrzymać proponowane wykresy na podstawie bieżącego widoku. Co więcej, wizualizacje te możemy dowolnie spersonalizować.
Dzięki tej możliwości możemy otrzymać na przykład wykres słupkowy porównujący aktualną wartość budżetu z planowaną wartością według szacowanej daty zamknięcia. Wykres kołowy liczby szans sprzedaży według stanu. Wykres lejkowy liczby szans według poziomu prawdopodobieństwa. Liczby szans według właściciela oraz stanu. Szacowany przychód według szans czy szacowany przychód według klienta. Niestety, że obecnie dostępne szybkie raporty Power BI posiadają swoje ograniczenia. Należą do nich brak możliwości zapisywania stanu raportu. Raport istnieje tak długo, jak jest otwarty. Brak możliwości udostępniania raportu innym użytkownikom. Eksploracja tylko osobista. Wykorzystywanie nazw schematycznych kolumn zamiast nazw wyświetlanych. Brak możliwości zmiany wielkości wizualizacji. Brak możliwości zmiany nagłówków i nadspól wizualizacja. Brak możliwości formatowania wizualizacji, czyli na przykład zmiany kolorów, właściwości czcionek i tym podobnych. Oraz wyświetlanie, Power BI wyświetla niewykorzystane w widoku kolumny systemowe, takie jak na przykład klucze podstawowe czy klucze obce oraz pola związane z adresami URL. Tego typu rozwiązania znajdziemy również w bibliotekach SharePoint, MS Listach oraz MS Teams oraz samym Power BI Online. Raporty te różnią się między sobą bardzo nieznacznie i również nadal występują w wersji preview. Jestem przekonany, że jest to interesujący krok naprzód w rozwoju integracji Power BI z Power Apps. Nie znamy jednak jeszcze ostatecznej daty premiery tej funkcjonalności w wydaniu ostatecznym. Na pewno wszyscy widzimy, co należy jeszcze dopracować, jednakże zachęcam do wypróbowania niniejszego rozszerzenia analityki w Dynamics 365. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.